Witam Państwa na drugiej edycji spektaklu uczniowskiego teatru Jorik, który jest specjalnie poświęcony i dedykowany naszym kochanym nauczycielom. Witamy księdza rektora, witamy rodziców, dziadków, znajomych, babci i dziadków, wszystkich Was. Chciałabym poprosić o wyciszenie telefonów, ponieważ jest to bardzo rozpraszające, gdy w trakcie seansu różne dodatkowe efekty dźwiękowe się uruchamiają. Prosimy także o włączenie fleszy w kamerach, ponieważ niestety oślepiają one naszych biednych aktorów. A skoro o oślepieniu mowa, wyobraźcie sobie Państwo górę, krytą śniegiem. Jest zimno, bardzo zimno. Gruba pierzyna, wszystko stoi. I co widzimy? Małą chatkę u szczytu gór, z której powoli sączy się dym. Do tej chatki zbliża się dwóch narciarzy. Jest to wieczór styczniowy roku 1936 roku. Może przejdziemy się z tymi narciarzami? Zobaczymy, dokąd idą. Z racji, że jest lato, prosimy o uruchomienie wyobraźni. Antropologicznego prowadzi badania w każdych warunkach. Warunki iście królewskie. Śnieg miękki, jak pierzyna. Nic pan sobie nie zrobi. Śmiało. Bywałem w gorszych opałach. Opału tu za wiele nie widzę. Jak dojdziemy do pensjonatu, to się ogrzejemy. Niebezpieczeństwa nie są żadną przeszkodą. Formi. Kiedy badałem Zulusów w Afryce, polowali na mnie z dzidą. Because oni myśleli, że ja mam ze zmiarem wobec żony rodzy. Nie uwierzę, że mister mógłby się zachować wobec kobiety niestosownie. Wy, księża, i ta wasza moralność, wy just chcecie rządzić! Nasza dola to służba, a moralność, łaska najwyższego gospoda, aby ład był i pokój w sercach. To jest bardzo interesting. Na studiach w Cambridge
Nie wierzyłem, że takie zabobony mogą przetrwać w Europie. Profesor Fraser na wykładach mówi, że ludzkość zaczyna od magii i przez etap religii w zasadzie nieistotny dochodzi do naukowego światopoglądu. I to nauka ma powiedzieć, co to moralność? A powie. No to badajcie sobie moralność. Tu, w żabie, w orochcie i na całej Huculszczyźnie. Ludzie tu swobodni. Każdy góral honor ma i go strzeże. Spytajcie ich, skąd oni tacy? To określi naukowa metoda badań. Gościem tu jesteście. Spierać się z wami nie godzi. Ale to panu powiem, że ludzi ci dzięki wierze katolickiej, która ich obyczaj pradawnie utrwaliła, dadzą wam świadectwo prawdy. A cóż to jest prawda? Prawdą teraz jest, że jesteście zmarznięci i buty macie mokre, a najbardziej na świecie chcecie się napić herbaty. To tutaj można się napić prawdziwej herbaty? W Afryce miałem ze sobą wozić. Najlepsza rosyjska herbata czeka na nas w pensjonacie. Jak się obżyjecie i napijecie, będziecie mieli siły poszukiwać prawa. Panie kapitanie, ja już nie mogę. Nogi mi zaraz odpadną. Nie wiesz, jesteśmy oficerami Abwehru. Jak będziesz tyle gadał, to się jeszcze nie wygląda. Panie kapitanie! Ludzie! Wrzeszczymy o pomoc? Nie wrzeszczymy! Pamiętaj ty, gdański opoju! Jesteśmy szwajcarskimi specjalistami. Zrozumiano? Specjalistami! Szwajcarzy nie gubią się w górach. Nie mniej, że hodowli. Bóg prowadzi wędrowców. Panowie też idą z rembrowacza? Bez nart? To trochę ciężko. My w Szwajcarii chodzimy po najwyższych górach. Z nartami i bez nart. A, panowie ze Szwajcarii. Słyszałem, że dzisiaj pan Kluczyk oczekuje na ważnych gości. Proszę z nami, pensjonat, tuż, tuż. Brynka, to 2 złote, pana synku miły, wyście przecież gazda honorny, a nie bandyta. Gdybym usłyszał słowo bandyta, to za ten koszyk z masłem i miodem powiedziałbym 10. Ale, że ja z panem Kluczykiem jestem po bratymowie, powiem 8. Co razem z Brędzą daje 10. Złote 50. Najwięcej mogę dać za tę brędzę. Złoty 50 to wy sobie możecie płacić w Warszawie za brędzę, która już jest zielona, ale za tą bielusieńką, delorną, to już są odeńki, płacicie 2. I tylko dlatego, żeśmy pobratymowie. Nigdy nie byłem w Warszawie, jestem z Krakowa. Jak tam sobie chcecie? Dla mnie mówicie tak, dobra. Ino po warszawsku. Dobra jest, niech będzie. 10. Za miód, masło, brędzę i koszyk suszonych syrów. A to syroj proklaty! I on po bratynce chce się zwać. O, witam, witam, szanowny panie. Panienka Joanna. Tak zwykle pięknie dziś wygląda.
A to musi być... Solveig Henriksen. Panienka z Norwegii? Z Lillehammer. To musi być najpiękniejsze miasto na całym świecie. Dlaczego pan tak sądzi? Panienka z niego pochodzi. Prawdę rzekszy, nigdy nic nie słyszałam o Lillehammer, ani w szkole. Panie Kluczyk, co to za hałasy? W pańskim pensjonacie nie da się pracować. Głowa mi pęka. Panienki pozwolą, że przedstawię słynny geolog, prywat docent Dawid Schwarzenegger. O, pan geolog. Pierwsza tutaj jaskółka nauki. Z czego co widzę, to wciąż jedyna. Szkoda tylko, że habilitacja nie przyniosła. Ale do tego także maniery są potrzebne. Doktorze, pan to się zna na tych swoich kamyczkach i ciekach. A ja na miłych kolacyjkach z pięknymi paniami. Nie zajmuję się kamyczkami, pani Kluczyk. Tylko prowadzę najpoważniejsze badania złóż ropy naftowej i już 3 razy panu tłumaczyłem, że potrzebuję spokoju, aby narysować mapę. Ropa naftowa? To tutaj, w tych śniegach, jest ropa naftowa? Nie interesuje mnie ani ropa naftowa, ani miłe placyki. To, co mnie interesuje, to oświata ludu. Żeby pani ten lud mogła oświecić, potrzebuje pani światła, czyli ropy. A tutaj mamy chyba największe złoża ropy w Europie. Spójrz, to musi być ten ekspert od ropy. Znam ja już takich jak on. Trzeba im solidnie począć. To wszystko nam śpiewa. Ja już to począstwę! Panienki pozwolą, że przedstawię panią panów ze Szwajcarii, którzy zbudują tutaj w Barocie wspaniały funikular na maturę lepszy niż sam Moritz. To ja tutaj będę przyjeżdżać co roku. A lepiej niechaj panienka zostanie na stałe. Obawiam się, że taka inwestycja na wzór zachodni może całkowicie zniszczyć organiczną tkankę społeczną. Więc muszę immediately przystąpić do badań. Ważniejsze jest dobro tego ludu niż pańskie badania. A bierzcie te swoje grzyby. Targujecie się jako ten Żyd z Jesionowa. Ja, honorny gazda. Niech będzie moja strata. Interesy z wami, Tanasenku, to czysta przyjemność. A macie tu, doktorze, studium w przypadku na dobry początek badań. Pobratymem się nazywa. Targuje się. O, 50 groszy jako własną matkę, a sam trzyma połowę czarnochodzkich lasów. Słyszałeś? Panie kapitanie, to jest właściciel ziemi. Musimy złożyć mu wizytę. Zapraszam wszystkich do jadalni. Pokosztujemy tych lokalnych smakowników, doktorze. Najlepiej zacząć badania od kuchni. Księży dobrodziej, jak obiecałam, sprowadziłam dla księdza z Cambridge Principia Matematyka. Bóg ci zapłać, dziecko drogie. W Lwowie mają tylko jeden egzemplarz na katedrze logiki. A tu będę mógł sam studiować Russella. Może wydolę z moim angielskim. A w razie czego? Mister Williams mi pomoże. Zapraszam! Zapraszam, bo nam ta wspaniała bryca zielenieje, zanim się skończy o tej swojej logice.
Widzi pan, doktorze? Nowy wyznawca nauki zawitał w nasze progi. Ma zamęt. Naukową metodę. Wiele obserwuje. Ale jest ślepy. Na znaki dawane mu przez Gospoda. Nie widzi, jak on ziemię troskliwie spowija w śnieżną pierzynę. Jak smreki tęsknie ciągną się ku niebu. A Bóg gwiazdy nad nimi zapala. Ksiądz widzę raz twardą logiką uprawia, a potem znów popada w poetycki nastrój. Dość, że Bóg raz świat stworzył i tyle by było z jego łaski. Pan tak doskonale szuka krytych, niewidzialnych pod ziemią obrazów. To tym łaski mógłby dostrzec, co opatrzność na co dzień widoczność. Ojcze Stefanie, ja was bardzo lubię, ale dajcie im spokój. Gdyby była opatrzność, to wszystko co złe działoby się z jej woli. A dzieją się takie rzeczy na świecie, że ksiądz sam nie chciałby ich przypisać Bogu. Mi za dowód wystarczy to, co zrobiła moja żona. Jaka bida przyjdzie i paru groszy zabraknie.
to już od razu Żyd podsuwa weksel. A wykupić trudno. Procenty. I jużeś nie gazda w swojej gazdówce. Twoja kucubana budowa nie twoja. Twoje nawet garnki i łyżki nie twoje. Darujcie śmiałość, ale czemu wy albo inni bogatsi gazdowie pomocy nie chcecie? To cię bardzo chcę, ale oni honorni. Prędzej pójdą za posługaczy do miasta. Znijaczą się. O swobodzie starodownej zapomną, niż słówkiem pisną, że widują. Taka to ich duma. Ot widzicie? Paradoks. A cóż to za pies, ów paradoks? Paradoks to, mój drogi Tanasenku, kiedy moja ciocia, świętej pamięci, Genovefa, jeszcze była żywa, ona lubiła tylko tych ludzi, co siebie nie lubili. Zaś nie lubiła wszystkich tych, co siebie lubili. Jak myślicie, drogi Tanasenku, czy lubiła moja ciocia, świętej pamięci, siebie, czy też nie lubiła? Po prawdzie, ojcze Stefanie, to nie mogę rozeznać. Chyba muszę mojej wódki jeszcze łyknąć, żeby mi się we łbie rozjaśniło. Widzicie? Paradoks to taki bies, na którego nawet baryłka waszej wódki nie pomoże. Tato! Jacyś dwaj panowie na was idą. Tacy nie tutejsi. Tak sztywno maszerują, jakby dwa konie nie do pary w jednym zaprzęgu. To panowie z pensjonatu pana Wilczyka. Nazywam się Wulf. Otto Wulf. A to mój inżynier pomocniczy. Pan Willi Neumann. A, to siadajcie, goście mili. I naszą delorną wódką czarnohorską się częstujcie. Pewnieście bardzo zmarzli. Panowie ze Szwajcarii? Tam chyba gór i lasów dosyć. Czegoście tu tacy ciekawi? My reprezentujemy inwestorów. Szwajcarski bank. Chcemy tu, w Worokcie, zbudować piękny funikular. A cóż to same dzisiaj biesy ku mnie chicą? Najpierw paradoks, a teraz ten funikular. Funikular to taka kolejka na szczyt góry, co narciarzy zawozi, a oni potem w dół szusują. Nas interesują poważne inwestycje. Funikulary i stacje narciarskie na skalę europejską. To będzie doskonały biznes dla wszystkich. No i trzeci bies na mnie wyskoczył. Ten biznes! Bzyczy to groźnie jak rozzłoszona pszczoła. Tylko nie wiadomo, kogo urządli. Bo choć to zima i pszczoły śpią, biznes żądli. Człowiek od niego puchnie. Chłowa szczególnie puchnie. Słyszy tylko bzz, bzz, bzz. Ogania się i bezradnie ucieka w berlo. A biznes zadowolony, bzyczy dalej, kogo by tu jeszcze urządzić? My tutaj nie chcemy pasieki zakładać. Przyjechaliśmy złożyć poważną ofertę biznesową w sprawie zakupu gruntu,
i zbadać warunki techniczne tego przedsięwzięcia. A to dopiero szwajcarska bracha! Tatku, najpierw, że biznes dla wszystkich, a potem naszą ojcowiznę będą kupować? I co? Ja, gazdowska córka, najmitką mam zostać? Właśnie, Tanasenku, o sprzedaży ziemi dyskutowaliśmy. A tu taka propozycja. Trzeba by z tym księdzem rozmawiać. A ci mógł się poznać, panie kapitalne ciele to ty jesteś, mój przyjaciel. Ja wszystko słyszę. Każdy szmer liści w Buczynie. Widzicie ich? My, jako gości, ich godnie podejmujemy. A ci, już po cichu, z Żydowska, zaczynają na mnie podkałkiwać. Panie Tomaski, las chcemy kupić. Drzewa wytniemy. I piękny funikular postawimy. Takiej stacji w Borochcie nikt jeszcze nie widział. A pan jest głównym właścicielem gruntu. I naprawdę dobrze panu zapłacimy. Dobrze, pan moja córka powiedziała, że ten wasz cały biznes to paskudna bracha. Jak mi Bóg miły! To najuczciwsza propozycja, jaką słyszałem. Nikt wam tyle nie da z tych kawałek gruntu. Powiedział pan, jak mi Bóg miły. Czy pan kocha Boga, czy to tylko takie wyrażenie? Czy ksiądz pyta poważnie? Jak najpoważniej. Nie ma nic poważniejszego niż miłość Boga. Okej. Wiem, że księdza zawód wymaga, by tak mówić. No ale tak między nami. Ludźmi oświeconymi. Czy istnieje w ogóle Bóg? A jeżeli nie, to jak można kochać kogoś, kto w ogóle nie istnieje? To nielogiczne. Zna pan 5 dowodów na istnienie Boga? Tak, znam. To przestarzałe, średniowieczne argumenty. Niemiecki filozof Immanuel Kant obalił je całkowicie. Próbował je obalić. A na końcu, trwiąc z logiki, wymyślił 6 dowód. Notabene bardzo słaby. Zresztą jego logika może zadowolić tylko ludzi o duszach niewolników. My tu wolni ludzie, a wyście niewolnicy i chcecie z nas niewolników zrobić. Jak tak się można odzywać do opinii? Stulpysk! Najmocniej za niego. Przepraszam. To tylko niewykształcony chłopak z owadem. Panie Tanasiu, liczę, że rozważy pan naszą propozycję na trzecie. Chcecie się mnie pozbyć? He? Już ja się was obu pozbędę, wy szwabskie żółty. Ołęczko, przecież oni mówili, że są ze Szwajcarii. Szwabskie czy szwajcarskie? Wsio jedno. Thank you.
strasznie cierpię, bo ktoś pana skrzywdził. Proszę nie odrzucać Boga ze względu na grzechy innych ludzi. Mówi ksiądz, co mu wypada. A co to za wszechmogący, co swych stworzeń kontrolować nie potrafi? Bo dał każdemu wolną wolę, aby sam wybrał dobro. Bez przymusu. To go świetnie ludzie zastępują. Przymuszają, zabijają. Jak im wygodnie. To są wyjątki. Niech pan rozejrzy się wokoło. Czy pana ktoś krzywdzi, a nie daj Boże poniża? Prowokator z księdza. Dobrze, powiem, ale dajcie mi już potem ksiądz spokój. Jestem tylko sługą Najwyższego i mam nadzieję, że on nie da panu spokoju. Dobrze. Nazywam się Dawid Lipsitz. Jestem Żydem. Ale byłem szefem Instytutu w Monachium. Najlepszym specjalistą od paliw dla wojska. Moja żona, moja ukochana Lotte, wstąpiła do NSDAP. Ksiądz wie, co to jest? Oczywiście. Jedyna partia włącza. Złożyła na mnie donos. Ukradła wszystkie notatki. Musiałem uciekać, jak stałem. Może chciała za coś się zemścić? Nie. Uwiodły ją przemówienia Führera. Chciała być jedno z wiwatującym tłumem. Bardziej niż jedno ze mną. Jak to powiedział Szekspir, słabości... Twoje imię kobieta. Tak, to Hamlet. I czy ksiądz uwierzy, że ją wciąż kocham? I gdy tylko zamknę oczy, widzę tak wyraźnie, że mógłbym dotknąć? Panie Lipsitz, to wszechmogący kieruje. Jak tylko on wie. Ja dziś za pana duszę ofiaruję mu swoje życie. Mam nadzieję, że je przyjmę. Czy ksiądz zwariował? Tak nie można. Jeśli ja się mylę co do Najwyższego, a pan ma rację, mi przecież nic nie grozi. Do zobaczenia. O! Tu pan jest! Panie doktorze! Schwarzenberg. Oj, nie Schwarzenberg. Nie Schwarzenberg. Jak to szło, Willi? Lipsitz! Panowie mnie z kimś mylą. I pozwolą panowie, że się pożegnam. Mam dużo do zrobienia. A Vera? Nigdy się nie myli. I zaraz z panem... Popracuję! Willi, wytłumacz pan! Draniu! Co ty tutaj naprawdę robisz? Jak już mówiłem, prowadzę badania geologiczne. A dokładniej? Czego szukasz? Grobę! Czyje jedzenie? Jestem naukowcem. Prowadzę własne badania. Willi, weź tę pomoc naukową. Odświeżymy panu pamięć. Od której ręki? Zaczynamy. Co to ma znaczyć? Jest pan prawdę. Tak, że mnie natychmiast puścić. A więc może pan doktor zechce jeszcze razie coś narysować? To się jeszcze okaże. Pracuję dla polskiego rządu. Od kiedy? Obywatel tysiącletniej Rzeszy. Pracuję dla polskiego rządu. Dawaj mapy! Jakie mapy? Willi, pomóż panu sobie przypomnieć. Mapy są w szefie!
Kolczyka! Bardzo dobrze i kontynuuj. Polacy potrzebują własnego paliwa dla lotnictwa! Jak dobrze się tylu panów widzę! Moje Kandahary po prostu trafił szlak! Pójdę po pana Kluczyka. On na pewno panience pomoże. A panowie? Panowie inżynierowie na pewno wiecie, jak naprawić takie wiązanie. Tu potrzeba specjalisty. Ma pani... tak, norweski typ wiązań. Amatorska naprawa tak skomplikowanego mechanizmu mogłaby zagrozić pani bezpieczeństwu. A jakiś to skomplikowany mechanizm. Aha. To pan za przeproszeniem subtelnych mechanizmów nie widział. Tu od sprężynka inna poluzowana, trzeba dokręcić i wiązanko jak nowiutkie. Czym będziesz pan dokręcał? Palcem? Tu potrzeba mieć profesjonalne narzędzia. Zapraszam państwa do mojego warsztaciku. Znajdzie się tam malutki śrubokręcik, będzie jak znał. Panie Alfredzie, czy to znaczy, że już jutro będę mogła szpsować? Cudownie, pan wszystko potrafi. To drobiazdek. Nie takie rzeczy się robiło, szanowna panienko. Beda roza, beda roza, beda roza. Chyba wyszedłem z prawa. Nic nie rozumiem. Ani angielskiego, ani logiki. Prawda, co słyszałem, że principia matematyka pojmują tylko 6 osób na tym świecie. W tym nasi profesorowie Chwistek i Tarski. Ja profesorem nie jestem, ale może czegoś się z Bożą pomocą się nauczę. Panie Williams! Ja nie mam czasu rozmawiać z manipulatorem ludu o katolickiej moralności. Idę do psia. Tylko chwileczkę. Potrzebuję pomocy. Z angielskim. Niech pan spojrzy. Co mogłoby znaczyć primitive idea w tym kontekście? Primitive idea. Czy ksiądz się w ogóle uczył się angielskiego? To nawet dla dziecka jest oczywiste. Primitive idea to just prymitywna idea. Tak? Z tego co pamiętałem, primitive idea w kontekście logiki raczej tłumaczono jako pojęcie pierwotne. Chyba mi, że coś pomieszało. Of course się księcu coś pomieszało. Nie to jedno zresztą. A najgorsze jest to, że ksiądz bez skrupułów miesza w głowach ludziom. Nie zgadzam się z panem w sprawie tak zwanego mieszania, ale bardzo proszę przytłumaczyć successor w tym dowodzeniu. Successor to sukces. Żegnam. Jaki sukces? Jaka prymitywna idea! Panie Williamsie! Chwileczka! To niemożliwe! Pan nie zna angielskiego! Pan w ogóle nie jest Anglikiem! Tym bardziej angielskim naukowcem! Pan nienawidzi religii! Jak ci ze wschodu, to kim pan w ogóle jest? Bardzo jest ksiądz bystry. Ale ja proszę, ja błagam, niech ksiądz nic nikomu nie mówi.
Ja jestem uciekinierem i potrzebuję pomocy! Co mógłbym dla pana zrobić? Wyjść ze mną na narty. Wszystko opowiem po drodze. Zapraszam szybciutko do salonu. Świeciła nas, czytając tą książeczkę. Teraz już wiemy, jak pańską modą zalecać się do panien. Na mrowisku! Pan miał zaleć ja! Pan ma ucieka z piskiem! Woli gonić w las już można! Jak widać, oświata nie zawsze przynosi oświecenie. Się ten Tanas i ważny wydaje. Taki pewny siebie. Ciekawe, jak będzie wyglądał. Jak mu cała wieś powie, że nam ziemię sprzedają. Bo im dobrze płacimy. A jak się będzie stawiał, to cała wieś bartkami go na sprzedaży przymusi. Będzie ordun, ordun! Czyliż anieły z nieba spłynęły, od Boga goście, to kolędniczki. Cóż tam porabia nasza warstwa sławna? Czy wiara taka jak starodawna? Dziecię Boże przy organach. Śpiewaneczki liry swoje kręcą. Oto prawda
abym nie czerniała, abym nie marniała, aby na mnie trawa rosła pięknie zielenie.